zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zielonej księgi dotyczącej Polskiej Fundacji Rodzinnej, zorganizowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W treści raportu mowa była o tym, że większość przedsiębiorców, zdecydowana większość respondentów, przede wszystkim przedsiębiorców, kancelarii prawniczych, organizacji zrzeszających firmy rodzinne, poparła ideę wprowadzenia do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej jako optymalnego narzędzia dla sukcesji dla średniego i większego polskiego biznesu. To, na co zwrócono uwagę, to, na co przedsiębiorcy, respondenci zwracali uwagę, to przede wszystkim kwestia, czy fundacja rodzinna, która wchodziłaby do naszego systemu prawnego, powinna mieć prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj można powiedzieć, zdania były podzielone. Kolejną sprawą, jaka była podejmowana w ramach konsultacji, była kwestia tego, jak fundacja rodzinna powinna być opodatkowana. No i tutaj generalnie przeważały dwa stanowiska. Jedno takie, żeby preferencją, zwolnieniem podatkowym ewentualnym obejmować samą fundację. Drugie natomiast takie, żeby z tych preferencji korzystali przede wszystkim beneficjenci. Wydaje się, iż taka instytucja jak fundacja rodzinna, która z założenia ma służyć temu, żeby w sposób bezpieczny odizolować własność biznesu czy majątek rodzinny od tej własności biznesu, powinna korzystać z pewnych preferencji podatkowych, na przykład zwolnienia z dochodów dywidendowych, natomiast w przypadku otrzymywania dochodów z innych źródeł, z działalności, które się kojarzą z normalną działalnością, taką, którą większość podmiotów prowadzi, na przykład dochód z odsetek, to powinno być opodatkowane. Jeżeli chodzi o beneficjentów, to w takim przypadku właściwe wydaje się, żeby ustawodawca zaproponował przedsiębiorcom pewną koncesję. Koncesję polegającą na tym, że ci beneficjenci powinni być opodatkowani nieco korzystniej niż w przypadku otrzymywania świadczeń od niezależnych podmiotów, bo w takim przypadku byłoby to traktowane jako darowizna od osób trzecich, czyli efektywna stawka podatku wynosiłaby od spadków i darowizn 20%. Wydaje się, że optymalnym modelem opodatkowania byłaby taki model, w którym jednocześnie fundacja i beneficjent korzystaliby ze stawki zawierającej się między jednokrotnym opodatkowaniem, czyli w chwili obecnej w Polsce 19%, plus ewentualnie danina solidarnościowa 4%, czyli 23% łącznie, a stawką wynikającą z podwójnego opodatkowania dochodu ze spółki kapitałowej, czyli na przykład spółki z o.o., to efektywnie nam daje 19% podatku dochodowego do osób prawnych i 19% od podatku dochodowego do osób fizycznych od dywidendy, czyli efektywnie 34,4%, czyli ta stawka efektywna opodatkowania tego konglomeratu fundacji rodzinnej i beneficjenta powinna się zawierać w przedziale między powiedzmy 19 czy 23 a 34%. No, przepołowienie tego przedziału wydaje się być czymś rozsądnym. Kolejną sprawą krytyczną była kwestia zachowku. Fundacja rodzinna z założenia izoluje własność biznesu od właściciela. Rodzina, ta, która decyduje, biznesowa, która decyduje się na to, żeby aktywa określone do fundacji rodzinnej wprowadzić, traci nad nimi własność, ale uwaga, nie traci nad nimi kontroli. Fundacja rodzinna, tak podsumowując może jeszcze, ma służyć przede wszystkim temu, żeby polskie firmy rodzinne działające w Polsce mogły działać przez pokolenia. Sama idea fundacji prywatnej czy fundacji rodzinnej służyć ma temu, by izolować ryzyka związane z działalnością operacyjną od własności biznesu. O bezpieczeństwie prawnym, operacyjnym, przede wszystkim podatkowym prowadzenia działalności gospodarczej w tych niepewnych czasach, jakimi mamy do czynienia obecnie, będziemy mówili na kongresie Biznes 360, który będzie organizowany 28 listopada w Warszawie.